Wystawa Robotnicy opuszczają miejsca pracy w Muzeum Sztuki w Łodzi poświęcona jest współczesnym przemianom pracy i przemianom ekonomii. Punktem wyjścia dla mojego myślenia o ekonomii było to, co badacze dzisiaj określają mianem postfordyzmu, a co jest związane z rozwojem kapitalizmu niematerialnego opartego na wiedzy, nauce, technologii. I na wystawie znajdują się trzy główne wątki, które dotyczą pracy i ekonomii. Jedno pytanie to, jak zmieniła się dzisiaj praca manualna i praca fizyczna, praca wykonywana w fabryce. Ta praca dzisiaj ciągle istnieje. Artyści ani koncepcja wystawy nie neguje faktu, że ludzie dzisiaj ciągle pracują własnymi rękami, wytwarzają materialne produkty. Z tym, że różnica polega na tym, że środek ciężkości w wytwarzaniu kapitału, wartości dodatkowej, przesunął się ku produktom i procesom niematerialnym, takim jak przetwarzanie obrazów, znaczeń, inicjowanie społecznych interakcji. Kolejny wątek na wystawie dotyczy tego, jak praca i produktywność wkracza w obszary, od których kiedyś była oddzielona, na przykład czasu wolnego, pracy domowych, zaangażowania politycznego, czy też doznań estetycznych. Prace, które o tym mówią, pokazują właściwie, że praca nie kończy się, kiedy opuszczamy miejsce pracy, że zawłaszcza wszystkie obszary życia. Pytanie z tego wynikające jest takie, czy można dzisiaj w ogóle znaleźć jakieś wyjście od wymogu produktywności, ciągłego samokształcenia się, doskonalenia się, elastyczności, dostosowania się do potrzeb rynku. I na to pytanie odpowiadają niektórzy artyści, którzy interesują się tym, jak właściwie sztuka może projektować ekonomię. Czy sztuka może być takim eksperymentalnym polem, które może zaproponować nowe ekonomie, ekonomie, które by nie zrywały z alienacją robotnika od efektów jego pracy. I dla mnie najważniejsze elementem sztuki, który mógłby wskazać na taki moment wyjścia z tej takiej maszyny produktywności, jest to, co można by powiedzieć samozwrotnością, autorefleksją nad tym, jakimi środkami dysponujemy, środkami produkcji. Dla artysty to są środki takie jak obrazy, znaczenia, środki też formalne, warsztat pracy. It's related to something that we used to do in the school during communist times. We were supposed to learn about the value of work. And we learned about how to construct things from wood. The funny thing was at the end of the year, when we were supposed to, we somehow found out that we are supposed to buy our own work. So it was like kind of a really freaky way to learn about this value. And then in the second year we were supposed to learn about metal. And the first lesson was to fill a piece of metal until it disappears. So we did that as young kids, and we remembered, I think, 1 year and a half, 2 years ago in a discussion about, and it was pretty much related also with the new system. So in this, and there was this whole discussion about crisis and the value of labor and the value of money and what is valuable over. And somehow we decided to work again on this as a performative action. But we, I mean, it, we only film it. We didn't did a performance with public, so it's only recorded. So we decided to try to fill again metal, and this time to relate to both systems, and again to talk about work and about this kind of immateriality when it comes on a real product, when you work for something. Yeah, if you want to know something about the installation, there is a connection with this time maybe with the idea of loss. Motyw bomby jest tutaj takim taką wyjściową figurą kumulacji, zagęszczenia znaczeń, motywów. Cały projekt dotyczy takiej trochę formuły eksperymentalnej, jednocześnie może holistycznej, można by było tak troszeczkę przewrotnie powiedzieć.
takiej próby ze spojenia w jedno trzech figur, trzech motywów pracy, zabawy i walki. I zagęszczenia tego, skoncentrowania tego w takiej metaforycznej bombie semantycznej, która powstaje ze zmieszania tych pojęć. I cały projekt składa się przynajmniej z czterech części. One gdzieś tak poruszają się między różnymi środkami, mediami, działaniami i wizualnymi elementami, i też jakimiś nawiązaniami semantycznymi, językowymi, historycznymi, literackimi. Na przykład do książki Andrzeja Struga Dzieje jednego pocisku, takiej modernistycznej powieści opisującej taką cyrkulację, opowieść o podróży bomby przez różne wywrotowe, anarchistyczne, lewicowe, robotnicze środowiska w okolicach 1905 roku i takie stany napięcia przecinające w poprzek różne wymiary. Z jednej strony takie wymiary społeczne, polityczne, ale przechodzące płynnie i bardzo radykalnie do wymiarów jakiejś takiej intymności, prywatności, takiej perspektywy pojedynczej. I ja sobie tą bombę jako taki motyw przewodni, jako taki fetysz wziąłem na warsztat i tak jakby użyłem też do pracy z własnymi prywatnymi kontekstami, z jakimiś innymi kontekstami, takimi właśnie z pogranicza jakiejś aktywności wywrotowej, politycznej, ale też takiej, która gdzieś tam porusza się pomiędzy jakimiś aspektami pracy, która nie jest pracą wyalienowaną albo nie chciałaby być pracą wyalienowaną i zabawą na przykład. Czyli na przykład jakieś tradycje punkowe, muzyczne, czy jakieś takie poruszanie się po polu sztuki niekoniecznie wewnątrz, a na jakichś takich obrzeżach z działaniami, które nie do końca wiadomo, czy są jeszcze w zakresie poważnej pracy artystycznej, czy już są jakimś takim momentem jakiegoś ekscesu, wygłupu, jakiejś sytuacji, która jest na marginesie tego, co się na poważnie robi. No więc to jest praca pod tytułem Made in China i jest to w tym kontekście tego miejsca Pałacu Poznańskich, wygląda to jak monolit, który 100 lat po rozpoczęciu produkcji na przykład bawełny w Poznaniu ląduje tutaj jako przetworzony produkt artystyczny pod tytułem Made in China. Są to obiekty, które sobie wygenerowałem, stworzyłem je z materiałów, które przypominają materiały Made in China i ja w tym wypadku staję się jako osoba, która podrabia produkty chińskie. Można tak to zinterpretować. A generalnie są to, jest to jakaś forma może nie przeciwstawienia się, ile zwrócenia uwagi na proces produkcji, jaki teraz istnieje na świecie. To znaczy, że z każdym produktem, z którym spotykamy się, widnieje napis Made in China.